Jeżeli chodzi o wyniki za 2020 rok, to był ostatni rok, który objęty był prognozami finansowymi długoterminowymi, bodajże 3-letnimi, które opublikowaliśmy zgodnie z naszą strategią. I w ramach tej prognozy trafiliśmy niemalże w punkt. Różnica była niewielka i to na poziomie zyskowności i EBITDA, gdyż przez okres pandemii faktycznie czytelnictwo u nas w platformie wzrosło, a tym samym wzrosły koszty kontentu, koszty zakupu kontentu od wydawców. Obie informacje, zarówno jeżeli chodzi o wzrost, chwilowy wzrost popytu przy pierwszym lockdownie w marcu ubiegłego roku oraz informacje o wyższych kosztach kontentu przekazywaliśmy w raportach ESPI na bieżąco, taki był też wymóg KNF-u, aby o tych zdarzeniach pandemicznych informować właśnie w ten sposób. Więc możemy powiedzieć, że trochę te dwa zjawiska, z jednej strony wzrost prowzrostowy i drugie takie kosztogenne, one się trochę zbilansowały. Ale też należy powiedzieć, że oczywiście lockdown wyzwolił w nas większe pokłady wolnego czasu, takiego trochę wymuszonego wolnego czasu. Byliśmy zamknięci w niedziałowe przedszkola, żłobki czy szkoły i no, książka była tą deską ratunku. Natomiast pamiętajmy, że książka elektroniczna wymaga pewnych predyspozycji. Musimy zdecydować się na ten format, musimy pogodzić się, czy zdecydować się na urządzenie, na którym chcemy czytać, czy to będzie smartfon, czy tablet, a może e-czytnik. To są urządzenia, które oczywiście też zyskały dużo nowych użytkowników, nowych odbiorców. Natomiast ta baza powstaje etapami i pod tym względem pandemia z pewnością przyspieszyła zainteresowanie usługami subskrypcyjnymi. Często mówi się, że być może o rok, o dwa, a może i o trzy lata. Tak naprawdę te dane nie są twarde, ale wiemy, że to zjawisko zainteresowania formatami cyfrowymi czy w ogóle usługami cyfrowymi w modelu subskrypcyjnym wzrosło. I teraz, czy to jest zjawisko, które u nas bardzo mocno kontrybuowało do wyniku rocznego? Uważam, że nie, ponieważ większe znaczenie ma w ogóle mają kompetencje czytelnicze, które budujemy latami, zainteresowanie formatem elektronicznym, które wynika z wcześniej wspomnianych możliwości, jeżeli chodzi o urządzenia, którymi dysponujemy. I pod tym względem uważamy, że ta trajektoria, czy trakcja nasza, czyli krzywa przyrostu nowych użytkowników niewiele różniła się do tej sprzed okresu lockdownu i pandemii. I tym samym spokojniejsi jesteśmy, jeżeli chodzi o przyszłość. To znaczy nie obserwujemy, żeby nastąpiły teraz jakieś znaczące spadki wynikające z zakończenia czy wygaśnięcia pewnych zjawisk społecznych, które były wywołane pandemią. I pod tym względem też nie spodziewamy się, żeby przełożyło się to na negatywnie na jakieś rezygnacje w momencie, kiedy gospodarka zostanie otwarta i użytkownicy rozpłyną się tak po galeriach handlowych, po centrach różnych rozrywki, gdzie teraz akurat spędzać tego swojego czasu wolnego nie mogą. Krótko mówiąc, wyniki za ubiegły rok mamy zgodnie z prognozami i raczej obserwujemy, że te siły, które pchają nas do przodu, wynikają z czegoś innego niż lockdown. Ubiegły rok dla nas upłynął pod hasłem konwersji użytkowników z bazy ReadFi, czyli platformy działającej w modelu freemium, na bazę naszych płatnych użytkowników. Te akwizycji podmiotu ReadFi dokonaliśmy w rok wcześniej, więc byliśmy w pełni gotowi na to, żeby zarekomendować użytkownikom korzystającym z treści niepłatnych rezygnację z reklam i przesiadkę na subskrypcję premium, pozbawioną właśnie reklam i o bardziej obszernej bazie treści. Wzmiankowali o nas, piszące o systemach abonamentowych dosyć powszechnie dziennikarze najlepszych czasopism, między innymi FAZ, więc byliśmy tutaj, uznaliśmy, że to dla nas duża nobilitacja znaleźć się w tak zaszczytnym gronie
najmocniejszych graczy rynku, którzy są zostali dostrzeżeni jako pełnoprawni gracze tego ekosystemu cyfrowego w Niemczech i pod tym względem no, można powiedzieć, że pewien kamień milowy został przez nas osiągnięty. Ponadto obserwujemy dosyć duże poziomy satysfakcji użytkownika i dobry poziom lojalności, jeżeli chodzi o użytkowników już subskrybujących Legimi w Niemczech. Natomiast wciąż jesteśmy na takim etapie rozwojowym, na którym Legimi było no, dobrych parę lat temu w Polsce, mimo że przyrost za ubiegły rok jest, no, podwoiliśmy bazę użytkowników płatnych. To dobry prognostyk na kolejne lata, natomiast no, z pewnością to tempo przyrostu jest największe, jeżeli bazowe wartości są też relatywnie niskie. No i też jednorazowe zjawisko, jakim jest wykorzystanie potencjału przejętej wcześniej bazy użytkowników wraz z platformą Litwę. Choć to też warto wspomnieć, że my tą bazę cały czas posiadamy w aktywach i ona cały czas funkcjonuje, pozyskuje nowych użytkowników, którzy z kolei dzięki reklamom dowiadują się o istnieniu Legimi. Więc mamy wiele dobrych doświadczeń z rynkiem niemieckim za ubiegły rok. No i w tym roku będziemy zgodnie ze strategią kontynuować inwestycje w marketing, które powinny prowadzić do wzrostu tej bazy. Ja bym wymienił dwa zjawiska, które powinny z nami zostać dłużej. Po pierwsze, przywiązanie do systemów abonamentowych, które w dużej mierze zyskały popularność w ubiegłym roku i nie mówię tutaj wyłącznie o nas, ale i o serwisach streamingowych dla audio czy dla rozrywki szeroko rozumianej jak gaming czy wideo. I ci użytkownicy powinni po prostu włączyć się już w grupę konsumentów trwale związanych z e-commerce'em subskrypcyjnym czy e-commerce'em. Tym samym Legimi powinno być w dalszym ciągu no, beneficjentem tego powiększającego się dynamicznie rynku, który przyspieszył wyzwolony tymi czynnikami pandemicznymi. Natomiast wydaje się też, że po stronie dostawców zaistniała taka większa wiara w potencjał rynku cyfrowego, być może też wzrost świadomości, jakie produkty, w jaki sposób powinny być dostarczane do konkretnych grup docelowych. Myślę tu o wydawcach, którzy z braku funkcjonowania księgarni stacjonarnych zwiększyli swoją obecność w internecie i tym samym też zwiększyli swoje kompetencje w działach e-commerce, a w ten sposób lepiej po prostu nam się pracuje z wydawcami, którzy mają świadomość, w jaki sposób, do jakiego klienta docierają i z jakim produktem. Krótko mówiąc, oferta pod kątem dystrybucji cyfrowej staje się coraz ciekawsza, coraz bardziej kompletna i w moim przekonaniu to też będzie wyzwalało rozwój, dalszy rozwój tej kategorii, jaką są książki w modelu abonamentowym. Nie widzę tutaj żadnych rewolucyjnych zmian. Raczej była to przyspieszona ewolucja i jako Legimi byliśmy do niej o tyle przygotowani, że rok wcześniej zakończyliśmy dosyć poważne procesy, projekty wdrożeniowe u nas prowadzące do odświeżenia i wizerunkowej strony, ale też przede wszystkim technologicznej, która przygotowała nas na skalowalność, na większe skalowanie biznesu wraz z napływem nowych użytkowników. No i tak też ten ubiegły rok wykazał, że te potrzeby były wzmożone, ponad 80% wzrost bazy użytkowników. Nasze serwery są przygotowane na dalszy rozwój i dalszy rozrost bazy, zarówno po stronie treści, jak i użytkowników. No i liczymy na to, że w tym roku ta trajektoria bazująca też na naszych danych historycznych, potrafimy sobie mniej więcej ją zaprognozować, ta trajektoria zostanie utrzymana. Patrząc na taki okres od 1 stycznia do teraz, mamy dwa takie najważniejsze wydarzenia, które warto zaakcentować. Po pierwsze, finał procedowania wniosku, tak, przez giełdę papierów wartościowych, który zakończy się w najbliższą środę debiutem na New Connect, a druga informacja z ostatniej chwili, można wręcz powiedzieć, czyli w ramach naboru w konkursie Szybka Ścieżka Legimi otrzymuje rekomendacje, jeszcze nie dofinansowania, ale rekomendacje do dofinansowania na kwotę 3,7 miliona złotych na rozwój technologiczny związany z
silnikiem rekomendacji, który z kolei może przełożyć się na poprawę parametrów operacyjnych w abonamencie, takich jak satysfakcja klienta, churn czy życiowa wartość klienta. I to są dwie takie mocne wiadomości dla inwestorów z początku tego roku, a jeżeli chodzi o otoczenie rynkowe, no to z pewnością po okresie świątecznym i też przedłużający się lockdown w cały styczeń, praktycznie byliśmy w zamknięciu, skutkował kontynuacją tych trendów, no, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli zwiększonego zainteresowania czytelnictwem w ogóle. Przy kiepskiej pogodzie książka jest naturalnym kompanem i takim chyba jednak z dosyć wciąż oczywistym wyborem. Prowadziliśmy projekt skierowany do młodzieży, do dzieciaków, które właśnie też wraz z Fundacją Powszechnego Czytania odnotowaliśmy po prostu chętniej w tym czasie sięgały po książki i włączyliśmy się w takie aktywności popularyzujące czytelnictwo w ogóle. Także spodziewamy się, że tym sposobem pojawił się nowy czytelnik, przybyło trochę czytelników na rynku książki elektronicznej. Oczywiście rozejdą się po całym rynku, nie wyłącznie po systemach abonamentowych, ale spodziewamy się, że przyłożyliśmy rękę również do tego, żeby czytelnictwo po prostu w tym roku chociaż drgnęło na korzyść. I miejmy nadzieję, że końcówka zeszłego roku, początek tego również swoją cegiełkę, że tak powiem, dołożyliśmy.